Cześć, witajcie w 37 odcinku z FIFA 14 karierą menadżera Blackpool. W ostatnim odcinku doszliśmy do środy 1 września 2027 roku. Skończyliśmy ostatnie letnie okienko transferowe. Jeszcze zostanie nam w zimie okienko, jeśli chcemy jakieś wzmocnienia zrobić. Choć sam osobiście nie planuję, no nie myślę, żeby był ktoś nam potrzebny. Mamy taki skład na ten ostatni sezon. Kusianga tu jest z powodu tego, że Marina to jeszcze kontuzję ma, ale to nie trzeba jakaś taka bardzo poważna, miesiąc max, tak myślę. Jest nowy obrońca Lolo, on gra z Remi, Markowi już tu długo jest. Nasza pomoc oczywiście się nie zmieniła, w ataku doszedł do nas Santos da Cruz. Pontigo fajnie, że się rozwinął. Butland też ma 86, więc pomimo dość starszego wieku to jeszcze się rozwinął, no to fajnie. No więc nie ma co przedłużać. Zagrajmy ten, no przesymulujmy, bo to jest mecz u siebie z Boltonem, więc nie powinno być problemów. Ja bym był na wyjeździe, to bym pewnie grał. No ale jest u siebie, więc może nie będzie problemów. Choć Taylor strzela 1-0 i to Bolton wychodzi na prowadzenie. Jest 1-1, Dyer strzela. Mamy remis, jest 2-1, Pontigo strzela. Jeszcze 30 minut gry, dużo się może tu zdarzyć. 20 minut, ostatni kwadrans, jest 3-1, Dyer strzela swoją drugą bramkę, chyba tu się nic nie zmieni. Przechodzimy do trzeciej rundy i wygrywamy z Boltonem, no to fajnie. Dobrze zaczynamy ten odcinek od zwycięstwa. Bolton, znowu z nimi gramy, tym razem w lidze. I z tego co widzę, Bolton i my to są jedyne drużyny, które po trzech kolejkach mają 9 punktów. No więc no walka z dwóch najlepszych drużyn po trzech kolejkach, więc na pewno będzie to ciekawa walka. W sumie sobie to może oglądniemy ten mecz. Czerwoną kartkę mają od razu ich środkowy obrońca. Nie zaczynają dobrze. Przydałoby się to wykorzystać, że oni grają w osłabieniu. Choć chyba po pierwszej połowie będzie 0-0. Tak, 0-0. Mamy zmianę Exposito Ruizcza, jest Kamiński, 1-1. Jest remis na razie, 10 minut do końca. Kończymy remisem. No remis nie jest złym wynikiem, choć oni grali w osłabieniu, tak jak właśnie mówiłem, więc trochę szkoda tego. Mamy debiutancki mecz, ostatni sezon i pierwszy raz grałem w Pucharze Mistrza, no to pokazuje, że nie wyszedł nam tam w ogóle ta seria tak bardzo, jak myślałem, że wyjdzie, no ale spróbujemy oczywiście w ostatnim sezonie wygrać Puchar Mistrzów. Gramy pierwszy mecz w grupie z Genk. To jest faza grupowa. Dyer na 1-0. Prowadzimy 1-0. Pierwszy mecz w grupie przydałoby się wygrać, zwłaszcza, że to jest mecz u siebie. Na razie prowadzimy, choć został kwadrans. Amado strzela 2-0, to chyba będzie spokojnie już do końca meczu. Wygrywamy 2-0, Butland ma też czyste konto. No to super, wszystko dobrze się skończyło. Widzę Norwich przed nami na wyjeździe. Nie wiem, jak oni sobie radzą. No też nie najgorzej, patrząc po ich ostatnich trzech meczach. No i zobaczmy, jak nam pójdzie na wyjeździe. Nie będę w sumie może pomijał. Bo to jest, te mecze właśnie na wyjeździe są dość ciekawe. Bo są zawsze trudniejsze te meczy u siebie. Po pierwszej połowie, no prawie, miałem mówić, że 0-0, ale da Cruz strzela bramkę, to super, że nasz nowy napastnik strzela bramkę. Zostało 15 minut do końca, czyby to była jedyna bramka w tym meczu, oby. No, na szczęście jedna bramka, więc wygrywamy na wyjeździe z Norwich. Widzę, kogo mamy w trzeciej rundzie Pucharu Capital One, no i jest to Chelsea, więc no chyba będziemy, pomimo że to jest mecz u siebie, musimy chyba ten mecz zagrać, bo jednak chciałbym spróbować wygrać wszystkie puchary i zrobić wszystko w moim mocy, żebym wiedział, że wszystko zrobiłem. Więc na mecz z Chelsea sobie zagramy. Sprawdzę, czy mamy wszystkich. Marina tutaj kontuzja. No co więc, to znaczy, że wszyscy są podstawowi i nie ma co sprawdzać. Tylko jeszcze ustawiamy na 4 minuty, nie ma co długo grać. No i to grajmy ten mecz z Chelsea. Zobaczymy, jak nam pójdzie, czy przejdziemy do czwartej rundy. Mam nadzieję, oczywiście. W tamtym sezonie odpadliśmy w trzeciej rundzie z Manchester United, jeśli się nie mylę, no bo nie graliśmy tego meczu. No ja mówię, puchar kapitan to nie jest ten ważniejszy puchar. Ten ważniejszy to jest oczywiście FA Cup. Mamy dalej piłkę? No nie, nie mamy.
Walczymy dalej o tą piłkę i właśnie chyba mamy ją. I może no fajny pomysł, tylko nie najlepiej udało się go nie wiem czy to będzie. Tak, to będzie piłka od bramki. Zaczyna bramkarz Bonilla. Kiedyś byliśmy nim zainteresowani, ale jednak chyba wybraliśmy bardzo dobrą opcję, czyli Butland. On oczywiście zajął jedną z legend tej serii, czyli Manuela Neuera, który u nas bronił jeszcze w Championship. Też dużo naprawdę pomógł, bo to był zdecydowanie najlepszy zawodnik pod względem overalla w naszym zespole. Zobaczymy, czy Chelsea w tym roku będzie chciało wygrać. Na pewno będzie chciała, czy uda im się wygrać drugi rok z rzędu ligę. Oczywiście będziemy próbowali zrobić wszystko, żeby im się tego nie udało. I to ja bym chciał wygrać Premier League, bo tego nie zrobiliśmy. A fajnie by było. Lozano przy piłce. Może, no troszkę, że Pontigo wszedł prosto w obrońcę, bo to byłaby dobra sytuacja. Lolo trochę, nie wiem, powalcz trochę. No udało się. No to fajnie. Może uda się to. Udało się. Pontigo, strzelmy. Myślałem, że przynajmniej bramkarz będzie musiał zrobić interwencję. No, niestety nie musiał, więc zaczyna od bramki. No i mamy ta stratę. Chelsea przy piłce. No prawie się udało. Coraz niebezpieczniej. Nie trafiają, więc wyrzućmy tą piłkę. No chciałem już kliknąć trójką, no ale nie dałem rady. Spalonym. No było niebezpiecznie. Mogło być 1-0 dla Chelsea. Na szczęście udało nam się uniknąć straty bramki. I znowu tu chciałem, przecież to było oczywiste, że chciałem do tego zawodnika tu, co do mnie bliżej. O, gra chciałem tam. Podał, nie przytrzymałem tak długo tego przycisku właśnie podania, więc zdziwiło mnie to trochę. Dobrze, Marc przy piłce do Kuisangi. Mamy out. Kuisanga, no może spróbujmy do Marsa. No i znowu kliknąłem mu wcześniej, czy nie wiem czemu naprawdę on tak długo zwlekał z tym podaniem. Myślałem, że mi się to uda, ale wiedziałem chyba co planuje. No i dużo tutaj nie tych dokładnych podań. Z obydwu stron też. Chelsea się utrzymuje dalej przy piłce. Choć naciskamy na nich. No i prawie przejęliśmy piłkę. Teraz przejmuje nasz obrońca. No i myślałem, że dziwne, że tak się zatrzymał. Wyszedłem już Butlandem nawet. Lozano. Piękne podanie dla Cruza, poprzeczka. No wolałbym, żeby po palcach bramkarza wyszło za bramkę, to byłby rożny, a tak to niestety nie ma rożnego i oni mogą kontrę zrobić. Ale zniwelowaliśmy to zagrożenie, nie na długo. Mars, niestety. Udało się. No prawie, dobrze blokują te moje strzały dzisiaj z tego co widzę. 0-0 po pierwszej połowie. Nie ma takiego dużego faworyta, tak mi się wydaje. Żaden z naszych drużyn, ani Blackpool, ani Chelsea nie gra znacząco lepiej, tak bym powiedział. Zaczyna Chelsea tym razem tą drugą połowę. Mamy podanie do Dyera. No strzelmy, no nie udało się jednak. No podanie miało być, ale nie doszło do adresata. Markowicz przy piłce się znajduje. Do Dyera.
No trochę wolno, bardzo wolno ta piłka szła. Myślałem, że go trochę przewidzę, ale nie udało mi się to. Teraz mamy piłkę. Mars przy piłce. Do Pontigo. Nie udało się trochę wolniej rozegrać tą akcję. Chciałem trochę bardziej na spokojnie, ale się niestety nie udało. No i Chelsea kontratak. Nie ma spalonego oczywiście. No nie najlepsze wyczyszczenie, ale mamy szczęście. Trafił chyba w spojenie nawet. To Gary Wilson, nasz poprzedni zawodnik, który odszedł od nas za darmo, jeśli dobrze pamiętacie. No prawie, za słabo trochę. Dobry pomysł, tylko nie udało się go zrobić. Za długo trzymałem te piłki, to mi się trochę nie podoba. Dłużej naprawdę od tego, kiedy kliknę. Nie wiem, czy nie był spalony. No nie, była się źle zabrał z tą piłką. Nie wiem, czy to udaje, out. Tylko dla kogo? Chyba dla nas. No tak. No nie, lepiej tego zrobiliśmy. Teraz walczymy o piłkę, spróbujemy ją odzyskać przynajmniej. Nie udało się. Markowicz z piłką do Dajera. No i Kamiński dalej przy piłce. No prawie, możesz z pierwszej piłki z voleja, nie udało się. Nie wiem jak to się udało, ale prawie strzeliliśmy bramkę. Naprawdę tam było strasznie dużo zamieszania. Nie chcę robić na razie zmian, bo wyczułem, że może być dogrywka i wtedy bym sobie dopiero zrobił. Bo nie dla od bramki. W drugiej połowie jednak no chyba my przeważamy. Chociażby teraz właśnie jak to mówię, nie zrobili żadnej akcji. Mars przy piłce. Nie mamy piłki już. Do Pontigo, no nie uderzył nawet. Tam musimy biegnąć za piłką. Może uda się, udało się to podanie. No i teraz dobre przejęcie. Lozano przejmuje. No i kontuzja. Akurat naprawdę teraz musiał doznać tej kontuzji. Jak szedłem sam, no nie ja sam na sam, no ale naprawdę to była wręcz bardzo dogodna pozycja i aut. Kurde, myślałem, że trzymamy tą piłkę i w taki sposób chyba to była ostatnia akcja w podstawowym czasie. Mamy faul. No i kurde, no znowu strzeliłem, ale już się nie udało. No i będzie dogrywka niestety, no. Niepotrzebna była ta dogrywka, bo czuję, że mogliśmy wygrać, no i nie mieliśmy tej skuteczności. Zaczynamy. Dyer pędzi skrzydłem, udało mu się. To byłby chyba i tak spalony, a próbowałem wyratować tą piłkę.
No, udało się to. No, no i nie było do kogo podać. Podaję oczywiście nie tam, gdzie chciałem. I teraz nie wiem, co tu się działo. Nie wiem, czemu my nie mamy piłki. Może na prawie, prawie. Wolny środek pola. No i to naprawdę nie wiem, który to z obrońców zrobił kluczowe przejęcie. Wyrzućmy tę trochę piłkę stąd, oddalmy. No nie jestem, nie jest już na tyle szybki niestety w tej fazie meczu. Mając pierwszy połowy, nie chcę w sumie robić zmian, bo to są najlepsi zawodnicy do karnych, więc chyba nie ma co. Choć w sumie jedną możemy zrobić zmianę. Amado możemy dać, ja bym napastnika za Pontiego dajmy może. Na razie czego na karny będzie mieć jednego już napastnika, więc napastnicy zwykle powinni lepiej wykonać karny od skrzydłowych. No będzie rożny przynajmniej. Nie chciałem zbliżać się, żeby mi zabrali. Wolałem rożny, trochę za słabo. No i myślałem, że to będzie jednak ten moment. I nie wiem, czy tam. No właśnie. Kontuzja i to chyba obrońca Lolo. No to sparą za niego wchodzi. Zwichnięcie kolana, to mam nadzieję, że długo go nie będzie. Znaczy długo nie będzie pauzował. Bo mam nadzieję, że jak najszybciej wróci. Rzut sędziowski. Ponila pewnie gdzieś wyrzuci, właśnie tak myślałem. Przejmiemy piłkę. No nie wiem, czy to była nasza główka naprawdę. Tak wywalić w górę, to nie wiem, jaki to miał sens. Amado, spróbuj tam wywrzeć przynajmniej pressing. No chyba tam powinno być przejęcie. Wszyscy próbujemy przejąć. No nie udaje się przejąć piłkę. No przejmujcie. Nie wiem, czy to się uda, bo oczywiście prosto podał piłkarza Chelsea. No i karne, no i super. No szczerze mówię, dalej nie wiem, jak te karne się zbytnio robi. Nie wiem, czy nie będę po prostu prosto je bił. No jest bramka najważniejsze. Naprawdę nie chcę przewalić tych piłek. A nie wiem zbytnio, jak się robi te karne. No. Aha, bo nie kliknąłem tego przycisku i nie rzucił się bramkarz tam, gdzie chciałem. No i będę robił gdzie indziej po prostu, no. Bo to inaczej tak czy tak przewalę. Nie, teraz wyczuł. Inaczej ja nie wyczułem jego. Zostało nam środek, wbicie w środek. No jest środek. No nie wiem, no nie chcę po prostu zwalić tych karnych. No i środek, środek. Jest bramka. Jest słupek. No musimy środek bić. Jest bramka. Wiem, że są nudne karne, naprawdę. No tak jest najbezpieczniej, jak dla mnie. Andre teraz. Pomyślałem, że już będę się rzucał w miarę w jedną stronę, to może w końcu ich wyczułem. No i broń. Niestety.
Teraz pewnie Fernandez wykorzysta w końcu tego karnego. No tak, no i przegrywamy. Naprawdę te karne są w tych FIFA-ch dla mnie dużo gorsze. Wolę naprawdę FIFA 20, jak to już mam kółko i w miarę wiem, gdzie ja to strzelam. Kontuzja 4 tygodnie, lolo. Odrzućmy, to nie jest ważne. No nie jestem trochę pocieszony, bo miałem wygrać wszystko na SE. No ale w sumie myślę tak, że to puchar kapitału nie jest ważnym pucharem. Nie ma co chyba się zamartwiać. Mamy mecz u siebie z Manchesterem City, ale Lolo niestety nie zagra w tym meczu. Dajmy jak na Simlinera, mamy krótką bardzo tu ławkę. No i zagrałem ten mecz z Manchesterem City, znaczy przesymulujmy w sumie. U siebie, zobaczmy jak będzie pierwsze minuty szły. Czerwona dla Lozano, gorzej się zacząć nie mogło. Na razie bezbramkowo, jest bramka. Jest 1-1, Pontigo strzela. No i kończymy 1-1. W sumie z czerwoną kartką to nie jest zły wynik. Wraca Marinato po kontuzji, przynajmniej tyle. Wraca na mecz z Celticiem. No i Marinato, no tak, wszystko jest dobrze. Najlepszy skład, jaki możemy obecnie wystawić. Gramy na wyjeździe z Celticiem. Pierwszy mecz wygraliśmy, oni przegrali. Zobaczmy, jak nam pójdzie w tym meczu. Na razie dość spokojnie. Jest 1-0, Kamiński strzela. Dobrze, strzelimy pierwszą bramkę. Jest 2-0, to nie ma co oglądać, to wygramy ten mecz. Wygrywamy i drugie czyste konto. Butland bardzo dobrze broni widocznie. Albo po prostu nie mają co robić, nawet nie zbliżają się do bramki. Tottenham na wyjeździe, to coś czuję, że to będzie mecz, który sobie zagramy. Lozano nie zagra w tym meczu, 90 do Uwarala wbił, no to super się rozwija, niestety nie zagra w tym meczu. No i zagrajmy ten mecz. Zobaczymy, jak nam pójdzie. White Hart Lane jeszcze. Nie Tottenham Hotspur Stadium. Szkoda trochę właśnie, że nie udało nam się w tym pucharze, no ale w sumie właśnie gorzej by było, jakby w FA Cup byśmy przegrali. Bo FA Cup to jest ten ważny puchar. Pontigo leci skrzydłem, no i jednak piłka odebrana. Tottenham przy piłce. Dobre tam podanie. I no i bramka. Nie wiem, co Remy robił, że puścił tak Diasa Fernandesa. I zły początek bardzo tego meczu. Pędźmy trochę skrzydłem. No i zabrali kilka. Ale jest out. Podajmy tu. Markowicz. No i my nie strzelamy w podobny sposób jak oni. U nich obrona przynajmniej dobrze zadziałała. U nas, no nie wiem, Remy jakby zaspał. Jakby nie wiedział, kogo ma za sobą. Jakby w ogóle nie wiedział, że ma kogoś za sobą. Nie wiem, czy on nawet tam skoczył. Dobre podanie teraz. No przejmujemy. No nie. Nie wiem. No nie mamy jednak piłki. Trochę to denerwujące, że jakby przejęliśmy, ale tak naprawdę nie mamy. No teraz Butland się popisał niesamowitą obroną. Muszę przyznać to. No i teraz niecelne podanie. Remy, dobre przejęcie. Tottenham przy piłce. Marsz teraz pędzi, no ale no, nie na długo. Wyrzucają piłkę. A
Momentami nie chciałem, no nie wiem, naprawdę. Nie mogę się czekać w sumie, jak dojdziemy do grania w tych nowszych FIFA, jak tam już, no, gameplay tak nie boli mnie normalnie, że, no, boli mnie to granie, tak jakby to można powiedzieć, bo nie gra mi się tu tak przyjemnie jak na tych nowych, pomimo, że to są jakby, można to powiedzieć, że lepsze FIFA to jakoś, no nie wiem, w karierach menadżera to słyszałem dużo, że nie gra się po prostu dobrze w tych starszych FIFA-ach, że bardziej się w tych nowszych już lepiej, jeśli chodzi o karierę menadżera, bo oczywiście online to jest co innego. To też mnie trochę denerwuje, jakby przyjmiemy, ale przyjmiemy tylko na chwilę. No bo jak przejmujemy, to powinniśmy mieć tą już piłkę. Może uda się i nie dojdzie. Nie dojdzie. Piłka choć tak chyba nie szła do bramki. Tottenham przy piłce. No tu jest dość dużo zawodników z Tottenhamu. To wyrzucają piłkę. No i znowu oni mają piłkę przy sobie w groźnej pozycji. Marinato. Do Bastriniego. No i to nie... Szkoda, że tak do środka bym podałem. Ja chciałem bardziej do niego na skrzydło. Tam, gdzie się znajdował. Może do Pontigo. Nie ma z kim praktycznie rozegrać tą akcję. No i nie ma bramki, ale dobry strzał przynajmniej Marsa. Dyer trochę za mocno dośrodkowanie chyba. No tak. No nie wychodzą na net nasze rzeczy, których można powiedzieć, że jesteśmy specjalistami. Remi dośrodkowanie. No i nie podaliśmy dobrze. No coś nam po prostu ewidentnie nie gra w tym meczu. No i na środek. Ja chciałem po prostu na dalszy słupek, a on praktycznie nie trafił kompletnie w bramkę. To już też frustrujące, prawda? No i takie strzały tam naprawdę może na każdy sobie może złapać. Nie wiem, czy oni naprawdę nie potrafią siły dołożyć do tych strzałów, bo to też jest naprawdę frustrujące już, jak widzę, ile razy oni tak strzelają. Przejdźmy do drugiej połowy. No i spróbujmy odrabiać ten wynik. No i znowu właśnie to, co się dzieje, to jest chyba najbardziej mnie denerwuje. Przejmuje piłkę, no i za chwilę ją tracę od razu. Bo od razu akurat przyjdą tam. Może no... Więcej siły w tym podaniu by to doszło. No ale oczywiście oni nie chcą podać mocniej. No i spalony. Maniżują pierwsze zmiany. Szkoda, że tak wrócił Kruz, bo tam był fajnej pozycji, na fajnej pozycji był, ale że szybko wrócił i wrócił tak głęboko do pola. Długo się oczywiście nie utrzymujemy. Nie, strasznie się mało utrzymujemy przy piłce. Cały czas to widzę. Może uda się, no... No nie uda się nawet przejąć tej piłki. W taki prosty sposób tam zawsze wychodziło. No i teraz złe podanie do Dyera. Dyer, nie wiem, czy on nie miał prędkości, czy co. No i obrona. Kamiński dośrodkowanie. No i bramkarz wychodzi.
No i teraz jeszcze nikogo tam nie było, a przynajmniej jest aut. Już myślałem, że to oni przejmą tą piłkę i nam zrobią kontratak. Nie wiem, co to było za przyjęcie. Ani co to było za podanie. Jakoś nie wiem, w tamtym sezonie mi się przyjemnie grało. Nic się praktycznie zmieniliśmy w tym zespole. Albo jakoś, no nie wiem, czy mi się wydaje, czy oni są jacyś... Strasznie szybki ten team jest Tottenham. Praktycznie na każdej pozycji oni są mega szybcy. Nie będę już nawet komentował tych podań, co się tu dzieje. Teraz się skoncentruję na to już tak. No nie ma praktycznie nawet po co się... No i właśnie, lekko go nadepnąłem i już faul od razu, naprawdę. No i to powinno być przejęcie, on tak jakby, no nie wiem co on nawet robi, to też jest... Jak jest przejęcie, to powinno być przejęcie, on jakby... Stanie przed nim i na chwilę weźmie piłkę. Teraz się tam wywraca już nasz zespół. Nie, to już nie, naprawdę. Nie ma przyjemnego jak dla mnie grania w tym już. Nie wiem, czy Tottenham jest po prostu taki niesamowity. Bo z Chelsea też mi się niedobrze grało, no ale było już trochę lepiej. Tutaj już praktycznie naprawdę mi się... No, źle gra bardzo. No i teraz szansą... No nie dam on dokończyć tej akcji. Przegrywamy 1-0. Porażka niestety w lidze. Niestety nie udaje nam się ten odcinek za dobrze. Nie zawsze są odcinki pełne że szczęścia, że wszystko dobrze ci idzie. Czasami się nawet trafią takie. Zagramy ten mecz, no przesymulujmy ten mecz Queen's Park Rangers, bo fajnie było skończyć odcinek na zwycięstwie, więc zobaczmy czy uda się Blackpoolowi wygrać w tym meczu z Queen's Park Rangers. Jest 1-0, Mars strzela w 10 minucie. Jest 1-1, niestety trafiają. Jest 2-1, Dyer strzela. Jest 3-1, Pontigo strzela, to chyba mamy zwycięstwo. Choć jest 3-2. 3-2 na szczęście, już bałem się, że jakoś to wyrównałem. Jestem na drugim miejscu, tyle samo punktów co City. Idziemy dobrze w lidze, mogliśmy mieć więcej, no niestety ta porażka niepotrzebna, niepotrzebna porażka. Pontigo 3 dni. Wraca Esteban Lolo. A to będzie tyle w tym odcinku. No jakoś nie chcę mi się go trochę kontynuować. Może w następnym odcinku po prostu będzie w lepszym humorze, lepsza pasa będzie szła. No i po prostu lepiej nam będzie ogólnie szło. Więc dzięki wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. No i do zobaczenia w następnym. Cześć!